Przewożenie dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy w urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zamontowanym na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną jest a. dozwolone, jeżeli poduszka powietrzna nie jest aktywna podczas przewożenia, b. zawsze zabroniona, czy odpowiedź c. dozwolone bez ograniczeń. No i tutaj wybierając odpowiedź prawidłową, no, czyli tu będzie odpowiedzią prawidłową dozwolone, jeśli poduszka powietrzna nie jest aktywowana podczas przewożenia. Dlaczego tak się... Dlaczego, moi drodzy, tak się dzieje? Ze względów bezpieczeństwa, bo wyobraźmy sobie, że ta poduszka powietrzna wybucha, to wiadomo, jest tam ładunek pirotechniczny w swojej konstrukcji takiej poduszki powietrznej i on wydostaje się z miejsca umiejscowienia tej poduszki z prędkością co najmniej 300 km/h, więc to dziecko, jeśli dostało tą poduszką powietrzną, no to może to spowodować zagrożenie jego życia. Więc dozwolone jest przewożenie tego dziecka na przednim siedzeniu, ale pod warunkiem, że jest dezaktywowany właśnie ta poduszka. Nie we wszystkich pojazdach jest to możliwe, aby dezaktywować tą poduszkę powietrzną. Jeśli nie mamy takiej możliwości, czyli nie możemy przewozić na przednim siedzeniu osoby właśnie w tym urządzeniu podtrzymującym dziecko.